Mam nadzieję, że zobaczymy pana Giertycha w roli niesłychanie kompetentnego prawnika, który na dodatek ma bardzo szeroką i głęboką wiedzę o pewnych rzeczach, a nie rewanżystę, który wrócił z zagranicy i który zieje nienawiścią do tego. Afera Pegasusa tutaj będzie taką absolutnie zwrotną. Niestety obawiam się także, że to niedobrze dla wizerunku naszego kraju. Pan Andrzej Duda nie zdaje sobie sprawy, jaki ma bliski zeru prestiż międzynarodowy. To, co w tej chwili się dzieje, to jest, nie chodzi o to, czy tamci siedzą, czy teraz, to jest wielka inwestycja w młode pokolenie. Państwa gościem profesor Radosław Markowski, politolog Uniwersytet SWPS. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry. Zapytam wprost, czy to, co wczoraj wydarzyło się w Sejmie i przedwczoraj poniekąd też, to jest już nokaut, odliczanie do nokautu, PiS leży na deskach, czy jeszcze sobie politycznie jakoś radzi w całym tym zamieszaniu? Nie, chyba nie. To znaczy oczywiście dużo zostało ujawnione. Pytanie jest, my nie do końca wiemy w tej chwili, kto słucha tych przekazów z Sejmu, ale też przestrzegam komentatorów i niektórych dziennikarzy używają takiej formuły elektorat PiSu. Nie ma jednego elektoratu PiSu. Tam są różne, co najmniej 5 takich podgrup, ale niewątpliwie ta największa to są ludzie starsi, słabo, znaczy strasznie się należy nad nimi pochylić. Oni przez 8 lat byli zatruwani, okłamywani. Im nie pokazano przemówienia naszej noblistki Tokarczuk, choć mogliby z tego czerpać radość. Im informacje o śmierci Andrzeja Wajdy pokazano jako czwartą. Więc krótko mówiąc, to nie tylko politycznie było. Ten Martyniuk, który tam, przepraszam, śpiewa, zaryzykuje twierdzenie, i tak dalej. Podśpiewuje, może tak. Więc to jest jedna część elektoratu. Druga taka z drugiej strony to jest taki twardy elektorat, który po prostu uważa, że to, co się wydobywa z Jarosława Kaczyńskiego, to jest prawda objawiona, ona jest ważniejsza niż to, co pokazuje GUS, a oni nigdy też nie sięgają do GUS-owskich danych o tym społeczeństwie, więc pomału rzeczywiście większość ośrodków badania opinii publicznej wskazuje, że poparcie dla PiSu maleje, ale to nie jest dramatyczna rzecz, to jest stopniowe. Co więcej, można przypuszczać, że jest taki efekt, który znamy, że z przegranym, czy z tym, którym nie wypada, jak gdyby ludzie odtwarzają, jak widzą ankietera przed sobą, nie wypada się podłączać pod tych, którzy aktualnie mają złą prasę, więc to wcale nie jest tak. Myślę sobie, że poparcie dla PiSu nadal jest na poziomie 30%. No dobrze, tylko w kontekście tego odliczania do nokautu pytałam właśnie, jeżeli chodzi o wystąpienie Donalda Tuska, te wliczanki dotyczące zarobków funkcjonariuszy TVP, w kontekście także wystąpienia Bartłomieja Sienkiewicza i takiej, no wielu wczoraj oceniało niemocy polityków PiSu, którzy zapowiadali nie wiadomo co, jeżeli chodzi o kwestie czy też obstrukcji parlamentarnej, blokowania obrad, no czegokolwiek, a tak naprawdę siedzieli w ławach poselskich, słuchali tego po prostu i potem ostatecznie przegrali głosowanie. No, przez ostatnie 8 lat taka była też dola dzisiejszych rządzących. Gdyby, ja sobie jestem w stanie wyobrazić, wie pani, takie hipotetyczne, alternatywne historie. Myślałem przez chwilę, że ktoś, znaczy partie z takim liderem autorytarnym, które same są autorytarne, mają jeden podstawowy problem. Do nich nie docierają prawdziwa wiedza o rzeczywistości, o XXI wieku i tak dalej. I sobie tak pomyślałem, że jak już przegrali te wybory, to najlepszą rzeczą, jaką mogliby moim zdaniem zrobić, oni by pewnie przez pewien czas nie mogli wygrywać. To jest powrócić do swoich takich korzeni, albo tych czasu PC, albo wczesnego PiSu z lat 2001-2005, kiedy byli taką lekko nacjonalistyczną, ale w gruncie rzeczy konserwatywną partią, która respektowała demokratyczne i liberalne reguły gry. Panie profesorze, tylko problem chyba polega na tym, że samo Prawo i Sprawiedliwość dziś nie wie, jaką chce być partią. Tam nie widać żadnej strategii. Ja rozumiem, ale na pewno ta strategia, w której zagubiony starszy człowiek z Żoliborza nie panuje. To nie jest tylko to, że
To, jak oni funkcjonowali przez wiele lat, polegało na tym, że był dwór, był lider, który to lider ma teczki na różnych ludzi. Część nominacji, to co wczoraj opowiadał o Banasiu, że to, ta nominacja się nie udała. Oczywiście, że to było bardzo przemyślane. Były panie haki. Panie profesorze, no, NIK w ogóle według prezesa nie jest już instytucją zgodną z polskim prawem. Jeszcze o tej nominacji, to znaczy były haki na człowieka, w związku z tym nominacja była dana, ponieważ sądzili, że będą go mogli szantażować. To się nie udało. Inna wersja promocji jest taka, jak z panią Julią w tym. To znaczy człowiek o takim dorobku prawnym pod żadnym szerokością geograficzną demokratycznych krajów nie mógłby zostać szefem Trybunału Konstytucyjnego, bo ona nie ma kwalifikacji. Ona miała problemy z sądem powszechnym i z organizacją pracy w tymże. W związku z tym oni są zagubieni na pewno. Nie odbyła się ta rozmowa, żeby powrócić do takich przyzwoitych korzeni, co prawdopodobnie spowodowałoby jakiś spadek poparcia, ale przynajmniej nie podnosiłoby tej kwestii, która, wie pani, także przed nami. No, jako obywatele, większość obywateli dzisiaj chce rozmawiać i wygląda w telewizję, żeby zobaczyć, kogo to znowu aresztowali. Wczoraj byłego wiceministra spraw zagranicznych. I ta zabawa, tam jest dużo do rozliczenia, może trwać. Ale wie pani, pozostaje takie fundamentalne pytanie, które nie wszyscy chcą o tym mówić. Pytanie jest takie, że w Konstytucji Polskiej jest paragraf o tym, że pewnego rodzaju partie, jeżeli nagromadzi się ileś bezeceństw udowodnionych sądownie, powstanie pytanie, czy partia permanentnie, jeszcze raz podkreślam to słowo, permanentnie, wielokrotnie łamie konstytucję danego kraju, nie powinna podlegać jakiejś oglądowi pod kątem tego, czy ona ma prawo funkcjonować w tym systemie. Może to jest do takiego scenariusza pana zdaniem. Proszę pani, argumenty główne, kiedy ja to mówię, mówią tak, no dobrze, dobrze, ale co robić z tymi 7 milionami? No ale jedno z drugim nie ma nic wspólnego. To, że jakiś bank okazał się, przez banksterzy kradli pieniądze, to przecież nie ma nic wspólnego z tym, że są akcjonariusze i że są ludzie, którzy deponują pieniądze w tym banku. Ja do tego w bardzo spokojny sposób namawiam, żeby to rozważyć. To jest politycznie bardzo ryzykowne. To dopiero będzie zamach na wolność, praworządność, no ja, ale przepraszam, ja nie pamiętam, który to paragraf Konstytucji mówi. No szanujmy tą Konstytucję. Konstytucja mówi, czym jest partia polityczna. Zresztą to bardzo ciekawe, wie pan, że w tym, czym ja pracuję, takich tam uniwersytetów, jakieś Polska Akademia Nauk, to nie jest wpisane do Konstytucji, ale partie polityczne są wpisane jako esencjonalne instytucje, które kształtują nasz ład polityczny, naszą kulturę polityczną i to. Ja bym powiedział tak, ja nawet nie tyle mi się marzy, żeby z tą partię zdegalizować, ale żeby odbyła się debata, czy oni przekroczyli i czy... No bo jeżeli ta partia nie przekroczyła tego, to po co ten zapis konstytucyjny? Ja nie widzę, co więcej niegodziwego można zrobić. No dobrze, ale widzi pan plan po stronie Donalda Tuska, że właśnie do tego to zmierza? Nie, no bo rzeczywiście nie widzę, te rozliczenia zaczynają się dość intensywnie, no bo zaczęło się od panów Kamińskiego i Wąsika, pan Wawrzyk, teraz Roman Giertych na czele zespołu, który będzie rozliczał PiS. Wiemy, jaki stosunek Roman Giertych ma do Prawa i Sprawiedliwości, ma też ku temu osobiste powody. To źle, więc pytanie, to źle powiem. No właśnie. To źle. Znaczy mam nadzieję, że zobaczymy pana Giertycha w roli niesłychanie kompetentnego prawnika, który na dodatek ma bardzo szeroką i głęboką wiedzę o pewnych rzeczach, a nie rewanżystę, który wrócił z zagranicy i który zieje nienawiścią do tego. Tego należy unikać. I do tej pory mam wrażenie, niektórzy dziennikarze przekraczają taką tam, widzę czasami, czy goście w studiach taką troszkę infantylną radość z tego, co się dzieje. To powinno być na poważnie. Na poważnie. I bardzo, jeśli można, taki apel, pewnie nie słucha, ale do pana, do wszystkich, którzy się będą rozliczali tą pisowską, to pisowskie ośmiolecie, zachowywać powagę i trzymać się jak tylko można tego, co jest możliwe i przewidziane przez Konstytucję.
Wrócę jeszcze do kwestii rozliczeń. Czy pan jest zaskoczony tym, że ta emocja społeczna w dalszym ciągu jest tak bardzo żywa? No bo jeżeli my przeprowadzamy sondaż, z którego wynika, że 60% badanych uważa, że pan Kamiński z Wąsikiem powinni odbyć karę w całości i bez żadnych zwolnień, no to świadczy o tym, że chęć postawienia wszystkiego z głowy na nogi jest bardzo duża. I czy ona się utrzyma, pana zdaniem? Czy to jest tak, że ten rząd ma naprawdę potężny mandat do tego, żeby tych rozliczeń dokonać? Oczywiście zgodnie z prawem, ale dokonać. Proszę pani, ja właśnie, przepraszam, bo to wchodzić w autocytaty nieładnie, ale od początku, od pierwszych dni, kiedy zwyciężyła koalicja po 15 października, głosiłem taką tezę, że ten rząd, bo przypomnijmy to, druga strona będzie próbowała mówić, że to ten Rudy, notabene to też kłamstwo, ja go obejrzałem, on nie jest Rudy, że to nie jest Platforma Obywatelska i Donald Tusk. Mamy po stronie tego cztery niezależne partie polityczne, które się w niektórych sprawach bardzo różnią, a mimo tego zdecydowały się, idą, nie ma ani jednego do tej pory, po już kilku miesiącach, kiedy sprawują władzę na przykład w Sejmie, ani jednego, ani jednej wskazówki, by tam był jakiś konflikt, żeby nie rozliczać, czy rozliczać inaczej. Więc na pewno, i ja mówiłem od samego początku, że ten rząd może nawalić w polityce rodzinnej, może nawalić w polityce oświatowej przez pewien czas, czy dotyczącej mojej dziedziny nauki, choć tu jest tyle do naprawienia i już się naprawia. Ale wyborcy te, bo proszę, mówi się o 11 z hakiem milionów. Nieprawda, bo to jest 13 milionów, ponieważ ci, co głosowali na Konfederację, chociaż nie są w tej koalicji, też chcieli odsunięcia PiS-u od władzy, prawda? Gdyby nie chcieli, to ponieważ programowo oni nie są tak dalecy, głosowaliby na PiS. Więc krótko mówiąc, jest mniej więcej 2-1 w tych, którzy chcieli odsunięcia PiS-u od władzy i tych, którzy poparli PiS. I tak, no ja myślę, że to kumulatywnie będzie narastać, bo ja jestem w stanie, wie pani, uważam, że w ogóle afera Pegasusa tutaj będzie taką absolutnie zwrotną. Niestety obawiam się także, że to niedobrze dla wizerunku naszego kraju. To znaczy dobrze, że ale jeśli tam się okaże to, o czym ja się już 2 razy 3 publicznie mówiłem, to jest nie tylko to zło, które było czynione wewnątrz kraju. Tam jest podejrzenie, że być może ten Pegasus był używany wobec polityków Unii Europejskiej. Jeśli to wyjdzie na jaw, a może wyjść, ja bardzo się zastrzegam, to są pomruki takie, które wiemy, że są technicznie to było możliwe. W związku z tym, jeżeli takie rzeczy, Unia Europejska nieprawdopodobnie będzie oglądała naszą aferę Pegasusa, dlatego że to w ogóle jest ciekawe z punktu widzenia świata. Jeśli się okaże, że niestety były i takie rzeczy, to wtedy prestiż naszego kraju ucierpi, niezależnie od pięknych i wielkich możliwości Donalda Tuska w Unii Europejskiej. To a propos, ponieważ ci z zagranicy powiedzą, słuchajcie, wy Polacy tam, my mamy w nosie, że to był rząd, który w większości nie miał waszego poparcia większościowego, w sensie to rząd, całości. To wybraliście jednak. Ale to wy waszą jakąś zbiorową mądrością takich ludzi doprowadzacie do władzy. To a propos prestiżu, panie profesorze, chciałam jeszcze dopełnić wątek o prezydenta Andrzeja Dudę, który wczoraj podczas forum w Davos no, bardzo mocno wypowiedział się w sprawie panów Wąsika i Kamińskiego. Dość wprost zaatakował ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego. No i stara się zainteresować opinię publiczną sprawą dwóch prawomocnie skazanych przestępców, których uważa za osoby krystaliczne i bohaterów narodowych. To tak a propos prestiżu. Ja chciałam zapytać o dwa wątki, to znaczy co kieruje pana zdaniem prezydentem Andrzejem Dudą i czy to też jest narażanie na szwank prestiżu naszego kraju? Takie wystąpienia podczas Forum Ekonomicznego w Davos. Ja myślę, że pan Andrzej Duda nie zdaje sobie sprawy, jaki ma bliski zeru prestiż międzynarodowy, który troszeczkę został przez przypadek podniesiony przez wojnę w Ukrainie, kiedy tu Biden przyjeżdżał i musiał mu podawać rękę. Przypomnijmy,
ten nasz prezydent, on do ostatniej chwili nie uznawał wyboru Joe Bidena na prezydenta. Gratulował mu udanej kampanii, ale nie to, że został prezydentem. Absurdalna sytuacja. Oczywiście Joe Biden traktuje go tak, jak należy i w wielkiej sprawie, jaką jest wojna w Ukrainie, puścił to mimo uszu, bo nie zależy mu w końcu na tym. Natomiast więc po pierwsze, to co robi Andrzej Duda międzynarodowo oznacza, że on ma kompletnie brak rozeznania w tym, jakim prestiżem się cieszy, to znaczy nikt go poważnie nie traktuje. A to, co mówi na dodatek, jest dla ludzi, którzy się interesują Polską, świadectwem tym, że nowy rząd robi po prostu wszystko to, co trzeba robić, żeby przywrócić praworządność. Bo ja chcę też, nie pani, ale naszym widzom częściowo przypomnieć, że jest dobra wola w Unii Europejskiej, żeby odmrozić nam fundusze, ale na razie uśmiechy Donalda Tuska tylko częściowo dostaliśmy jakby takie kieszonkowe, żeby nas zachęcić dalej. Ale tak naprawdę my musimy naprawdę oczyścić uzurpatorów. Nyska policyjna powinna podjechać i niektórych wywieźć za trapy Trybunału Konstytucyjnego. Jest całe KRS, z którym jest duży problem, ale to trzeba doprowadzić do końca. Pan jest zwolennikiem takich ostrych rozwiązań, Ja jestem absolutnie zwolennikiem, proszę pani, no ja mam swoje lata, żyłem połowę życia w komunizmie i to, co tu było przez ostatnie 8 lat, to był taki bolszewizm. Mógłbym użyć angielskojęzycznego. Majorytaryzm. To jest to, co taki wybitny politolog O'Donnell Guillermo, Argentyńczyk, kiedyś nazwał demokracja delegatywna. Mianowicie taka, kiedy tym, którzy zdobywają władzę w demokracji, wydają, to jest to, co Trump powiedział kiedyś. Po to mnie wybrano, żebym robił, co chciał. I ci pisowcy, oni tak samo myślą. To, co w tej chwili się dzieje, nie chodzi o to, czy tamci siedzą, czy teraz. To jest wielka inwestycja w młode pokolenie. To jest wielka inwestycja w kulturę polityczną tego kraju. Ja jestem absolutnie, dopuszczam, że wielu z tych ludzi, którzy będą osądzani przez sądy, się obroni, bo nie będzie dowodów, bo rzeczywiście być może, tak jak w tej sprawie tych sprzedawania wiz, ja nie jestem. Dobrze, że zatrzymali człowieka, bo jest oskarżony. Pytanie, czy nie jest kozłem ofiarnym, ale to wyjaśnią śledczy. Zobaczymy. A zaskoczyło panu to, że Jarosław Kaczyński powiedział wczoraj, nie znam, nie wiem, o kogo chodzi. Pan Błaszczak powiedział, nie wiem, nie znam, nie wiem, o kogo chodzi. Dość zaskakujące. Bardzo trudno bronić Jarosława Kaczyńskiego, ale tym razem, o ile dobrze słyszałem, podeszła dziennikarka i zapytała, a co z... i użyła W. Piotr W, tak. Piotr W. Ale później padło. No dobrze, nie, ale i wtedy Kaczyński powiedział, ale nie wiem, o kogo chodzi. Nie wiem. Jak mu powiedzieli, to odpowiedział. Także chyba trochę to jest Mariusz przesadzone. Mariusz Błaszczak nie. Zostawmy pana Mariusza. Wczoraj też miał popis taki, naprawdę. Ja sądzę, że on też już stroi się w te piórka, bo prawdopodobnie to, co się działo w resorcie MON-u, zobaczymy, bo to jest... Wszystko się rozwija, ale tak jak tam różni mówią, te koreańskie umowy na te czołgi, których nie ma i tak dalej, na te czołgi, które są niekompatybilne, to trzeba będzie się temu też przyznać i być może już stroi się w piórka kolejnego męczennika. To teraz słów kilka, drodzy państwo, o wczorajszej niezwykle ciekawej według mnie debacie nad odwołaniem ministra kultury i dziedzictwa narodowego Bartłomieja Sienkiewicza. Sprawdźmy nagle najpierw, co mówił na mównicy sejmowej. Moi polityczni oponenci mówią o mnie pułkownik, podpułkownik, traktując to słowo jak obelgę czy formę poniżenia. Ja natomiast jestem dumny z tego, że jestem byłym wysokim oficerem, że tworzyłem fundamenty pod niepodległą Polskę, budując instytucje chroniące państwo. I powiem wam, panie i panowie, tak. Ja dziękuję wam za przypomnienie mi o tamtych czasach, tamtych zasadach, gdzie rygor służby, obowiązku wobec ojczyzny był najwyższym prawem. Podobnie brzmi rota przysięgi ministrów Rzeczpospolitej. Wtedy moim zadaniem było budowanie niepodległego państwa. Dziś moim zadaniem jest ochrona go przed złem. Na tej drodze się nie cofnę. Ani kroku wstecz.
ani kroku wstecz, zapowiada i minister Bodnar, i minister Sienkiewicz, ale ja na chwilę nad ministrem Sienkiewiczem chciałam się pochylić, a właściwie nad tą debatą. Czy złożenie wniosku o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra Sienkiewicza skończyło się rykoszetem dla Prawa i Sprawiedliwości? Czy oni bardziej oberwali politycznie niż zyskali na tej całej sytuacji? No, trudno, wie pani, no tego są sensowne badania opinii publicznej, żeby to spytać dobrymi pytaniami. Pan... Nie wiem, trudno mi powiedzieć. No tam prawdopodobnie każdy usłyszał to, co chciał usłyszeć. Przekonująco pewnie pan Błaszczak dla swojego elektoratu to jego wystąpienie było. Natomiast dla tej masy ludzi, którzy też nie są związani z partiami, bo ciągle tego jest około 1/4, prawdopodobnie rzeczywiście PiS źle wypadł. On może też źle wypadł, wie pani, to tam pośrednio, tak. Na podświadomość części elektoratu PiS-u działa coś takiego, że ten elektorat, bo proszę sobie i widzom przypomnijmy, ja nie pamiętam ile razy w ostatnich kilku latach najważniejsi, prominentni politycy PiS-u mówili otwartym tekstem do kamery. Nikt inny nie może Polską rządzić. Tak. Tylko my możemy rządzić. Jeżeli ktokolwiek inny będzie rządził Polską, to znaczy, że Polska zniknie. No to cały czas taką retorykę podtrzymują przecież. No tak, ale nagle się, okazuje, ale inni ludzie patrzą i część tego elektoratu, która była socjalizowana do tej bolszewickiej takiej wizji, że to tylko jedna partia tutaj może rządzić, no widzi porażkę tej partii w takim sensie, że oni nie mają politycznego sprawstwa. A druga grupa, bo o tych grupach elektoratu PiS-u, to są ci karierowicze, ci, którzy się chcą przykleić do czegokolwiek. To są te Obajtki. Ten Obajtek, już mówię o tym pierwszym, ważniejszym, tym co więcej. Panu Danielu. Tak. Ten natychmiast po wyborach próbował. Dzwonił, podnosił telefony, żeby renegocjować swój status. Mimo, że wcześniej stwierdził, że odejdzie sam. Tak. Ale mniejsza z tym. Chcę pokazać tylko i przypomnieć, że oczywiście tam jest też spora grupa takich, którzy no, zwłaszcza na poziomie lokalnym będą chcieli z nową władzą kooperować, bo mają swoje interesy, mają swoje różne za kołnierzem rzeczy, które liczą na to, że im zostaną darowane. I wracając do tego, bo ja nie do końca odpowiedziałem na to pani pytanie, czy ja jestem taki. Wie pani, ja tak odkrywam się. Tak, stałem się trochę przez te 8 lat takim konstytucyjnym fundamentalistą. To znaczy nigdy nie myślałem, że to, co w politologii jest takie ważne i tym się różni od innych nauk społecznych, to jest takie przekonanie, że instytucje mają znaczenie. Tak? Institutions matter. One po prostu... Ordynacja wyborcza musi być święta, niezmienialna, a jeśli zmieniana, to nie pod nadchodzące, a pod wybory. Coś, co nas czeka natychmiast w tej chwili na przykład, nie wiem dlaczego tym jeszcze rząd się nie zajął, to jest między nami. Te ostatnie wybory naprawdę były nierówne i nieuczciwe. Jakby ktoś chciał, to ja jakbym był w tym sądzie, tym nielegalnym sądzie, to ja bym głosował, że one są... Paradoksalnie te wybory przy nieuczciwych, nierównych tych dały zwycięstwo tym, którzy byli tłamszeni tym, tą nierównością i nieuczciwością. Ale tak naprawdę one naprawdę były nieuczciwe. To tyle. I jedną z nieuczciwości, ta zasada równe, wie pani, w każdej demokracji chodzi o to, żeby jeden parlamentarzysta mniej więcej był reprezentantem tylu samu obywateli. Powiedzmy 100 tysięcy. Jak to jest tam 95 do 105 czy 110, to nie ma problemu. Ale jak jest tak, że jest to 2:1, to jest po prostu nierówne. To jest sprzeczne z Konstytucją Polską. Więc natychmiast powinien rząd zmienić liczbę mandatów przypadających na pewne okręgi wyborcze, ponieważ nie wiemy, kiedy będzie nowe wybory. One mogą się naprawdę wydarzyć. Bardzo szybko i takie nasze robocze obliczenia mówią, nie możemy tego w pełni zasumować, że między 10 a 15 mandatów opozycja ówczesna dostałaby więcej, gdyby były równość w wyborach. Panie profesorze, a na jakiej podstawie uważa pan, że te wcześniejsze wybory mogą się odbyć naprawdę bardzo szybko?
No jeżeli nadal będzie stosowany taki, no takie, prawda, opowieści o świecie tego źle wykształconego prawnika, który jeszcze ma możliwości wetowania i odsyłania do atrapy Trybunału Konstytucyjnego różnych swoich pomysłów. I przy bardzo, jeżeli ten trend się utrzyma, że PiS będzie spadał w kierunku tam 25-20% poparcia, a reszta koalicji będzie widziała, że może zapewnić sobie w pierwszym kroku na pewno 3/5 pozwalające na odrzucanie weta prezydenta albo po prostu konstytucyjną większość, która już by dawała ogromne pole do tego, żeby... I na to pana zdaniem obecna koalicja rządząca miałaby szansę na poprawienie tego wyniku? To znaczy nie, ja mówię tylko... Nie, bo zaczęliśmy od tego, że... Niezależnie od instrumentalnego i pragmatycznego celu tej koalicji, mówię, że w ogóle jako aksjologiczna wartość naszego systemu wyborczego powinna być równość wyborcza i to trzeba najszybciej doprowadzić do tego. Pytam o perspektywę wcześniejszych wyborów. A skutkiem tego może być to, że jak przy nowej redystrybucji adekwatnej do ludności koalicja rządząca zobaczy, że może liczyć na konstytucyjne większość, to nie ma problemu. Dlaczego miałaby nie ogłosić nowych wyborów? To zawsze jest ryzyko. Ryzyko jest, ale jest też szansa. Jeśli nadal byłoby tak, że prezydent, którego będziemy mieli jeszcze przez niecałe półtora roku, będzie stosował taką obstrukcję we wszystkim. Przez cały czas, oczywiście ja rozumiem, że to jest chwyt retoryczny, pewna gra polityczna, ale nieustannie politycy obecnej koalicji rządzącej w rozmowach ze mną i nie tylko ze mną, rzecz jasna, mówią, prezydent jeszcze zmieni swoje postępowanie. Oni cały czas pokładają, nie do końca wiem w czym, nadzieję, że ta współpraca nie będzie idealna, nie będzie dobra, ale będzie funkcjonować jakkolwiek. Czy pana zdaniem to jest właśnie tylko gra polityczna, czy rzeczywiście sądzi pan, że Andrzej Duda gdzieś tutaj jest w stanie jeszcze zmienić front, bo na razie pokazuje, że jeżeli już na jakikolwiek, to bardziej radykalny? Nie potrafię powiedzieć. Moim zdaniem ja nie potrafię zrozumieć 90% i więcej czynów. Znaczy ja rozumiem to z punktu widzenia psychologicznej zależności od tego, kto go mianował na tego prezydenta i tej zależności od bossa. Ale czy on myśli w kategoriach własnej, czy on myśli na przykład w kategoriach tego, że kiedyś gdzieś tam w tej encyklopedii będzie, nawet jeśli ona nie będzie papierowa, prawda? I wie pani, o takich prezydentach Polski to można albo tyle i źle, albo troszkę więcej i sensownie. No, kohabitacja to jest taka wielka szansa dla prezydentów. Oni tak naprawdę nie mają dużej władzy wykonawczej, ale oni mogą, tak jak kiedyś prezydent Aleksander Kwaśniewski, on nie tyle, że wetował, ile swoim ludziom z SLD mówił, że zawetuje pewne ich pomysły, bo są niezgodne z konstytucją albo prowadzą do czegoś złego, jak na przykład wówczas też była chęć zmiany ordynacji wyborczej pod siebie, kiedy SLD miało 42%. Więc krótko mówiąc, proszę mnie nie pytać o to, co jeszcze Andrzej Duda. Na pewno jest nas dwójka już, że nie bardzo, jak rozumiem, wierzymy w to, co inni sądzą, że on się jakoś... On się może też zmienić, bo on jest nieprzewidywalny, tylko powinna za tym iść jakaś taka głębsza refleksja, jakaś deliberatywna opowieść o tym, dlaczego on się zmienia. Jeśli tego nie będzie, to będzie to śmierdziało takim płaskim pragmatyzmem. Panie profesorze, Barbara Brudzińska-Mirowska bodajże, kiedy rozmawiałam z nią ostatnio, postawiła taką tezę, że właściwie wytłumaczenie zachowania prezydenta Andrzeja Dudy i decyzji, które podejmuje, może być bardzo prostsze, może być bardzo proste i najprostsze z możliwych. Czyli można być bardzo dobrym kandydatem na prezydenta, ale można nie mieć wystarczających przymiotów osobowościowych, intelektualnych, wszelakich, żeby dobrze sprawować funkcję prezydenta. I że to jest najprostsze rozwiązanie, że prezydent podejmuje te decyzje takie, a nie inne, bo nie umie ich podejmować samodzielnie. No tu psychologowie mają prawo do takich tych. Ja nie potrafię, to znaczy proszę sobie tylko przypomnieć, że wybory prezydenckie 2015 roku, wtedy wszystkim, już nie trzeba cytować Adama Michnika, co powiedział, ale wszyscy mieliśmy przekonanie kilka miesięcy tym, że w ogóle nie sposób, żeby ktokolwiek wygrał z Bronisławem Komorowskim. No tak, bo nawet taki brzydki żart, że musiałby przejechać zakonnicę w ciąży na pasach. Przypowieść. Natomiast
Prawda jest taka, proszę zwrócić uwagę, we wszystkich prezydenckich wyborach partie polityczne wystawiają zazwyczaj swoich liderów, żeby powalczyli, bo to prestiż dla lidera, prestiż dla partii. W tym przypadku wszyscy wystawili figurantów. Była pani Ogórek, się pojawiła jako, prawda? Lewicowa do tej pory zachodzę w głowę, jak tak przytomny i mądry w gruncie rzeczy polityk, jak Leszek Miller mógł coś takiego popełnić. PSL też oddelegowała kogoś i Andrzej Duda był oddelegowany do tego, żeby nie skompromitować PiS. On był oddelegowany, że jeżeli się uda, to może druga tura, co by było i tak wielkim osiągnięciem. No i stało się to, co się stało. Mniejsza o to. Myśmy to opisywali, co się stało. Ten Andrzej Duda wygrał. On był kompletnie nieprzygotowany. Kwalifikacje to bardziej jego promotor i macierzysta uczelnia może coś na ten temat powiedzieć. Mówiła już ludzie, niejednokrotnie zresztą. Ale tak, ale ludzie się, wie pani, uczą. No ja widziałem to po niektórych liderach. Prezydent cały czas się uczy podobno, tak zapewnia. No tak, ale to tak słabo idzie. Może jakieś korepetycje. Tylko kogo? No, nie, no są tacy, pewnie by się podjęli. 2025 to jest czas wyborów prezydenckich, kampanii prezydenckiej. Czy pan dzisiaj widzi kogokolwiek po stronie Prawa i Sprawiedliwości, kto mógłby powtórzyć sukces prezydenta Andrzeja Dudy? Czy uważa pan, że Jarosław Kaczyński raczej powinien postawić na sprawdzone nazwiska, czyli jak to się mówi, nasza Beata kochana, czyli Beata Szydło była pani premier? Czy jednak znów spróbować jakiegoś takiego manewru z kimś zupełnie niespodziewanym? Czy w ogóle w obecnej sytuacji, chociaż ona bardzo szybko się zmienia, PiS ma szansę w ogóle zawalczyć w wyborach prezydenckich? Nie mam pojęcia, proszę pani, dlatego że będą tutaj najpierw wybory samorządowe, później europejskie. Mamy czas. Ja myślę, że PiS będzie podejmował decyzję o tym, kogo wystawić dopiero mniej więcej za rok. I to będzie bardzo zależało od tego, jak nowa koalicja będzie, bo wtedy już opadną te sprawy rozliczeniowe. One mogą mieć zabójczy dla PiS-u, a może też umiarkowany. Ale pojawią się kwestie socjalne, pojawią się kwestie ekonomiczne, redystrybucyjne, podatki, ceny energii i tak dalej, i tak dalej. I w zależności od tego PiS będzie decydował, jaki to ma być kandydat. Może też być tak, że to nie będzie Jarosław Kaczyński już decydował, ale tego też nie wiem. No tak, to jeszcze za dużo jest znaków zapytania, to prawda. Na razie to przypuszczam, że sen z powiek PiS-owi spędzają kwestie wyborów samorządowych. Dokładnie, bo od tego też wiele będzie zależało. Panie profesorze, jeszcze na koniec chciałabym poruszyć wątek panów Kamińskiego i Wąsika. Tego, że według Jarosława Kaczyńskiego są bohaterami narodowymi, że nie ma nic niestosownego w wyświetlaniu ich podobizm na pomniku Armii Krajowej. Pana prezydenta, który do światowej opinii publicznej apeluje o interwencję w sprawie panów Kamińskiego i Wąsika i przy okazji obraża, mówiąc o żenujących wystąpieniach ministra sprawiedliwości. To obie te strony chciałabym jakoś zważyć i ocenić. Pana zdaniem taka postawa wobec prawomocnie skazanych przestępców Prawa i Sprawiedliwości i prezydenta Andrzeja Dudy im pomoże, zaszkodzi, nic nie zmieni? Jak pana zdaniem reaguje społeczeństwo, kiedy widzi przyjmowanie żony w Sejmie. Osadzonych, jak wiemy, jest kilkadziesiąt tysięcy ludzi w Polsce. Jak sądzę, nikt nie ma takich możliwości, jak mają obie panie, Wąsik i Kamińska. Znaczy, wie pani, to znowuż tu nie ma społeczeństwa jako całości. My się dzielimy. Ci, którzy rozumieją, jak działa system prawny i co to jest druga instancja, jest prawomocny wyrok. Ci ludzie są przestępcami, są tam, gdzie przestępcą tego. Pan prezydent Andrzej Duda zaprosił, zorganizowano spotkanie z żonami tych dwóch. Tak jak pani słusznie powiedziała, inni więźniowie nie mają dostępu swoich żon do prezydenta. I te dwie panie moim zdaniem zostały cynicznie wykorzystane, ponieważ to, o co prosiły, a prezydent mógł to zrobić, to jest natychmiastowe uruchomienie tego konstytucyjnego zapisu, który pozwala bez żadnego konsultacji z ministrem sprawiedliwości i prokuratorem. Zdecydował się prawdopodobnie znowu podejrzenie na żądanie Jarosława Kaczyńskiego, żeby podgrzewać i ten mit budować. Natomiast wie pani, tak myślę o tych kobietach też, o tych żonach. One tak naprawdę zamiast chodzić do Sejmu i pokazywać też gesty, które im nie przystoją, jak zwycięstwo i tak dalej.
One powinny się udać natychmiast do syna Andrzeja Lepera, paść na kolana i błagać o przebaczenie. Jak on im przebaczy, to udać się być może do rodzin osób, które ucierpiały z powodu Pegasusa i tam prosić o przebaczenie, a nie udawać, że bronią tutaj niewinnych ludzi, bo to już wiemy. Oni niewinni nie są i klamka zapadła. Natomiast czy ostatecznie prezydent się załamie i uruchomi tą swoją procedurę, to zobaczymy. Na razie to bardzo z jego punktu widzenia w stosunku do tych kobiet jest nieeleganckie, powiedziałbym. A reakcja Adama Bodnara na te wszystkie sytuacje, które go ostatnio spotykają, świadczą o tym, że no jest i merytorycznie, co do tego chyba niewielu miało wątpliwości, ale także emocjonalnie i psychicznie przygotowany do zadania, które przed nim stoi. No bo widzieliśmy na przykład ten obrazek, kiedy był nagrywany telefonem przez swojego podwładnego, kiedy próbował zacząć obowiązki w nowym gabinecie. No mnóstwo takich wątków teoretycznie, którymi w ogóle nie powinniśmy się zajmować, bo one są na jakimś poziomie... Nie wiem czego w przestrzeni publicznej, ale jednak to wszystko się dzieje. Tak, no Adam Bodnar jest człowiekiem zaprawionym w bojach, bo przecież te kilka lat w funkcji Rzecznika Praw Obywatelskich w niełatwym czasie pokazały, że potrafi bronić swoich racji. To są racje wielkie przez duże R, prawda? I robi rzeczy, które ta koalicja, jeszcze raz podkreślam, te cztery partie i te kilkanaście milionów ludzi tego oczekują. Jedne posunięcia są czyste, gładkie, inne są trudne i kontrowersyjne. No, ten sposób, na przykład ta sprawa, prawda, tego prokuratora, któremu tamta strona cały czas mówi, że on nie ma prawa go zwolnić, no to nie dociera, że to nie było żadne zwolnienie z funkcji, tylko pokazanie, że w ogóle nigdy nie zaczął być tym prokuratorem, bo po prostu wadliwie go nie powołano na stanowisko. Więc radzi sobie na razie profesor Bodnar znakomicie. Ja liczę na to, że ma za sobą też bardzo sprawny zespół prawników, którzy mu w różnych sprawach doradzają. Będziemy musieli się liczyć z tym, że czasami mogą się pojawić jakieś potknięcia, ale zasadniczo, jeśli chodzi o te pryncypia, to trzeba trzymać kciuki, żeby mu się wszystko udało. Panie profesorze, a co już tak na koniec, z dzisiejszej perspektywy, pana zdaniem jest największym wyzwaniem dla obecnego rządu? Proszę pana, ten rząd, tak samo jak kiedyś o transformacji ustrojowej Polski Klaus Hofe pisał, że to jest taka potrójna tranzycja, to i tutaj trudna jest kumulacja różnych rzeczy, bo ten rząd nie działa w tak zwanej normalnej polityce, że skończyło się coś, przejmuje władzę i zajmuje się tą polityką rodzinną, oświatową, kulturową i sportową, tylko musi jednocześnie robić tak, przywracać konstytucyjny ład Polski, choćby po to, żebyśmy wrócili do cywilizowanej rodziny europejskiej i zaczęli odgrywać istotną rolę w Unii Europejskiej, na co Unia Europejska czeka. Druga rzecz, którą muszą robić, a nie musieliby, gdyby nie sztucznie przesunięte wybory samorządowe, mają za chwilę jedne po drugich wyborów. No, okres kampanii jest specyficzny i w końcu trzecią rzecz, którą muszą robić, no to muszą się zajmować tymi sprawami codziennymi, a na dodatek mają jeszcze dodatkowy problem, to jest niestety przy wycofujących się Stanach Zjednoczonych i nijakiej europejskiej reakcji na wojnie w Ukrainie, Polska musi też międzynarodowo próbować montować jakieś takie pogotowia, straż pożarną. Łotwa się ostatnio wykazuje i takie mniejsze państwa, które wiedzą, jakie to jest zagrożenie, jeśli Ukraina padnie. Więc niesłychana kumulacja wyzwań przed tym rządem. I to trzeba też zaapelować do części społeczeństwa, żeby mieli pewną cierpliwość. To nie jest normalny okres. To jest bardzo wyjątkowy okres w naszym życiu. Profesor Radosław Markowski, Uniwersytet SWPS. Bardzo dziękuję, panie profesorze, za wizytę u nas w studiu i za tę analizę. Naszą rozmową kończymy już dzisiejsze wydanie Ekspresu. Wracamy do państwa jutro o 9:07, a jutro dr Ewa Pietrzyk-Zieniewicz, dr Mirosław Oczkoś i redaktor Kazimierz Krupa. To tak na zakończenie i na ostatni program przed przerwą feryjną, która od przyszłego tygodnia nas czeka. Także bardzo ciepło, tym cieplej państwa zapraszam. Za dziś bardzo dziękuję. Kamila Biedrzycka, Michał Kozłowski i cała ekipa Ekspresu. Pozdrawiamy państwa bardzo ciepło. Do zobaczenia jutro, 9:07.